Dzień dobry. Chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie powitać. Młodzieżowa drużyna pożarnicza z Cynkowa. Moje nazwisko Sławomir Nowak. Pozwoliłem sobie tutaj przedstawić tutaj drużynę z Cynkowa. Chcielibyśmy Państwu pokazać jedną ze sztuk udzielania pomocy. Konkretnie przemieszczanie się osoby pokrzywdzonej w różnych sytuacjach. Młodzież tutaj pokaże pierwszy sposób. Może my zejdziemy do Państwa, żebyśmy nie stali na tej scenie, żebyśmy tutaj tak bardziej mieli kontakt z Państwem. Chodźcie, chłopaki. Drodzy Państwo, zawsze jest tak, że mamy jakiegoś pozoranta. Przeważnie ktoś z nas. Jeśli byłaby jakaś osoba tutaj z sali chętna zastąpić tego pozoranta, bardzo bym zapraszał. Jest ktoś odważny? Jest tutaj, brawa dla Pana! Piotruś, słuchajcie, pierwszym sposobem jest to sposób wynoszenia osoby poszkodowanej, wynoszenia osoby poszkodowanej na desce ratowniczej. Układamy tę osobę poszkodowaną w pozycję bezpieczną. Ja może będę komentował, a koledzy tutaj pokażą, jak to wygląda. Piotruś, przepraszam, że ci tak powiem wszystko. Zapraszam do parteru. Nie wiemy, w jakim stanie znajduje się kręgosłup. Jest w miarę komunikatywna. Przeważnie układamy ją w pozycję bezpieczną i zakładamy jej kołnierz i mocujemy ją na desce ratowniczej. Jest to sytuacja przygotowanie do przyjazdu karetki, która już wtedy ma osobę zabezpieczoną i w szybkim tempie może przemieścić się do szpitala. Ja tutaj się odsunę. Proszę zobaczyć, jaki profesjonalizm. Okulary, rękawice założone, kołnierz założony. Jeden kurs, ale pytanie, czy oni są przed kursem jeszcze. Profesjonalizm, ale po kursie usłabka. Ja pragnę zaznaczyć, że ci przyszli strażacy jeszcze nie mają kursu. To jest tylko to, co zdążyli się nauczyć w jednostkach. Układają osobę poszkodowaną na desce, zakładają jej teraz pozycję bezpieczną, podsuwają deskę pod osobę poszkodowaną. I teraz proszę zobaczyć, najważniejsza rzecz, usztywnienie głowy poprzez tak zwane w naszym żargonie walkmeny. Nie mylić, nie będzie słuchał muzyki. Żeby nie mogła się przemieszczać na desce, owijana folią FCP, aby nie utracić temperatury ciała. Wszyscy pamiętamy o jednym, że w takich sytuacjach czas oczywiście gra rolę, ale najważniejsze jest dobre wykonanie zadania, czyli musimy to zrobić sumiennie, bo to później procentuje.
panowie, zrobione czy jeszcze? Dowódca grupy. I tutaj właśnie widzicie Państwo, dowódca grupy zawsze sprawdza, czy wszystko jest dobrze zrobione. I tak mamy pacjenta przyszykowanego do ewakuacji. I ja powiem jeszcze jedną rzecz. W naszym żargonie strażackim burmistrz bije brawo, ale burmistrz pewnie wie, co ja chcę teraz zrobić. Drodzy Państwo, w naszym żargonie strażackim zawsze sprawdzamy, czy osoba jest na ćwiczeniach, dobrze przypięta. Panowie, wybaczcie mi to, ale ja też to sprawdzę. Zapraszam jeszcze jedną osobę. Odwracamy, czy nam czasami poszkodowany nie wypadnie. Ogromne brawa dla poszkodowanego, który nie wypadł. Proszę Państwa, profesjonalizm, mimo tego, że jeszcze nie mają kursów, że to są dopiero przyszli strażacy, ale profesjonalizm na wysokim poziomie. Poszkodowany nie spadł, dobrze zabezpieczony. Wszystko w porządku? Wielkie brawa dla młodzieżowej drużyny pożarniczej z Tykowa i tego super pokazu. Brawa jeszcze, również dla pana Piotra, który był poszkodowany i nie wypadł. Brawa. Teraz oddaję głos. Brawa dla Piotrusia, który tutaj miał odwagę wystąpić przed Państwem. Brawa dla strażaków. Ale jest to tylko jeden sposób przemieszczania osoby poszkodowanej. Prawda jest taka, że tych sposobów jest dużo. Jeżeli ktoś ucierpi w miarę lekko, to można przetransportować osobę na krótkim odcinku za pomocą dwóch strażaków. Tutaj koledzy pokażą, jeżeli ktoś ma skręconą nogę, a potrzebujemy przejść kilkanaście metrów do karetki. Jest ktoś chętny może? Oprócz Piotrusia? Ale ja myślę tak, panie burmistrzu, zapraszam. Nie będziemy odwracali deski, naprawdę. Pan burmistrz skręcił nogę, musimy go przetransportować kawałeczek. Ręce zakładamy, nie, już nie kładziemy się, ręce zakładamy, łapiemy za pasek z tyłu. Szanowni Państwo, proszę zwrócić uwagę na pulsat polski burmistrza. Wielkie brawa. Brawa dla strażaków, brawa dla burmistrza. Ja wiem, ale nie oddam mikrofonu, bo już byłoby po pokazie. Drodzy Państwo, jesteśmy w trakcie pokazu młodzieżowej drużyny pożarniczej z Cyrkowa. Kolega Sławek Nowak na pewno tutaj, słuchajcie, jest zarówno dobrym prowadzącym, opiniującym, ale i oceniającym. Ale tu wśród publiczności mamy, drodzy Państwo, Państwa lekarzy. I bardzo dziękuję Pani Doktor za tutaj akurat ten ogląd medyczny. Słuchajcie, mamy ratowników medycznych, słuchajcie, mamy rzeczywiście strażaków, ratowników, ochotników z terenu gminy i miasta Koziegłowy. Jesteśmy na pewno profesjonalnie i doskonale przygotowani. Także, drodzy Państwo, również ta pierwsza pomoc, którą udzielamy, która jest bardzo ważna w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szczególnie przy wypadkach, przy zdarzeniach losowych, jest elementem istotnym później, jak przekażemy tego pacjenta do karetki pogotowia, do służby medycznej, jak trafi na SOR. Musi być w pierwszej kolejności dobrze opatrzony, dobrze rozpoznany i dobrze, drodzy Państwo, przygotowany do tego transportu. I po to, drodzy Państwo, są młodzieżowe drużyny pożarnicze. Po to jest 20 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy i miasta Koziegłowy, które do każdego roku ćwiczą, trenują, doszkalają się, dokupują sprzęt, aby, drodzy Państwo, ratować życie, ratować mienie, ratować drugiego człowieka. I ten dzisiejszy pokaz jest pokazem profesjonalizmu mimo młodego wieku naszych druhów strażaków, którzy przygotowują się, drodzy Państwo, aby w przyszłości
o ile takie zdarzenie losowe by powstało, mogliby o każdej porze dnia i nocy taką pomoc nieść drugiemu człowiekowi. Także bardzo serdecznie dziękujemy za te pierwsze pokazy. Mnie już noga wyzdrowiała, słuchajcie, już mam złożoną i właściwie już mogę chodzić, bo profesjonalnie, drodzy Państwo, zostałem przetransportowany do punktu medycznego. Sławku oddajemy, pani Monika tutaj na pewno czuwa nad programem, drodzy Państwo, dzisiejszego popołudnia, wieczoru, drodzy Państwo, i tutaj ta hala sportowa w Kozigłowach będzie tętniła życiem, będzie się cieszyła. Młodzieżowa Orkiestra Dęta grała, drodzy Państwo, bardzo mocno, wytężając płuca, te płuca, które są potrzebne, niezbędne do tego, abyśmy mogli żyć. Każdemu Państwa życzymy życia tych 100 lat, drodzy Państwo, ale żeby dożyć do tych 100 lat, trzeba mieć doskonałą profilaktykę medyczną lub leczenie specjalistyczne, które na pewno tutaj Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tymi akcjami wspiera już nas po raz 32. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz nam tutaj troszeczkę skrócił ten czas. Pani Monika tutaj mi pokazuje. Słuchajcie, drodzy Państwo, drużyna, młodzieżowa drużyna pożarnicza czas cynkowa przygotowała jeszcze kilka rzeczy, ale ze względu na skrócenie tego czasu pozwolimy sobie przemycić tylko jeszcze jedną formę ratowania, tak zwany chwyt Henryka. Chodzi konkretnie o to, który to się zawsze przydaje każdemu, kto gdzieś się zakrztusi. I powiem szczerze, dużo ludzi uważa, że nie może pomóc drugiej osobie, a prawda jest taka, że takie pokazy pokazują nam, że rzeczywiście jesteśmy w stanie zadziałać, niekoniecznie jak ratownicy, niekoniecznie jak lekarze, ale obojętnie każda pomoc, która jest udzielona, jest pomocą, no, pani doktor się ze mną pewnie zgodzi, prawidłową. Nigdy nie zaszkodzimy, ale zawsze pomóc możemy. Ja mam tutaj taką przygotowaną kamizelkę. Chciałbym poprosić jedną osobę tutaj z widowni, jeśli ktoś jest chętny. Nie ma, Piotruś, zapraszam. Jest ktoś chętny oprócz Piotrusia? Jest, zapraszam, chodź. Słuchajcie, drodzy Państwo, prawda jest taka, że nie wiemy kiedy, nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, może to spotkać każdego. Czy to jest dziecko, czy to jest dorosły. Jak oglądamy, jak ktoś to robi, wydaje nam się, że jest to łatwe. Ja tutaj, koledzy pomogą ci to założyć. Panowie, załóżcie kamizelkę. Prawda jest taka, że możemy to zrobić wszyscy, jak wiemy, jakie są podstawy. Zawsze w pewnym stopniu powinno się to nam udać. Tak, zapinamy. Słuchajcie, drodzy Państwo, to jest specjalna kamizelka, na której się ćwiczy chwyt Henryka. Chwyt ten polega na tym, że naciskamy na przyponę tutaj, która powoduje odkrztuszenie ciała którego, obcego, którego gdzieś tam żeśmy się nabawili w układzie przełyku. Prawda jest taka, że jest to proste, tylko musimy się odważyć. Tutaj mamy specjalny nabój, który w momencie naciskania powinien wylecieć. Drodzy Państwo, osoba poszkodowana, gdy zaczyna się dusić, dławić, nie polega to na tym, że od razu musimy stosować taki chwyt, bo to jest ostateczność. Pierwszym elementem to osoba, która jest poszkodowana, staramy się, żeby się pochyliła. I 5 razy uderzamy w plecy. Nie uderzamy jak młotkiem dłuższ, tylko uderzamy tak, lekko do góry, żeby sprawić, że ciało obce, które się znajduje w przełyku, żeby praktycznie, żeby wyskoczyło nam. Uderzamy raz, 2, 3, 4, 5. Jeżeli nie ma tutaj, nie doszło do zrudzenia tego ciała, staramy się zastosować Henryka. Polega to na tym, że osoba musi się lekko pochylić. Przeważnie to już wszyscy mówią, że mamy stanąć za osobą tak. Ja wam powiem, że ja uważam z własnego doświadczenia, że powinniśmy stanąć tak jak lekko z nogą do przodu, bo w momencie, gdy osoba waży 90 czy 100 kilo, a straci przytomność, to poleci razem z nami do przodu. Stajemy normalnie tak jak w boksie, w gardzie. Łapiemy się tutaj, jak jest
Błona łapiemy ręką, pochylony lekko, osoba pochylona i staramy się nacisnąć mocno, gwałtownie. Jednym ruchem, żeby ciało obce wyleciało. Nieraz to wyleci za pierwszym razem, to ciało obce, nieraz za drugim, za trzecim, ale zawsze jest to jakaś szansa dla osoby, która tej pomocy potrzebuje. Ja mam propozycję, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał sobie spróbować, jak to działa, z jaką to siłą trzeba zrobić, to trzeba zrobić energicznie, to taka mizerka tutaj będzie, będzie można podejść do strażaków i sobie spróbować na własnej skórze, jak to trzeba, jakiej siły użyć. I myślę, że mam nadzieję, że nikt nie będzie musiał tego użyć, ale gdyby do takiego użycia doszło, to już będziemy wiedzieli, jak to trzeba zrobić. Także brawa dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, brawa dla Grzegorza, który tutaj się odważył. Dziękujemy bardzo. I